tej strony Emilia i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj znowu zajmiemy się analizą tekstów Taylor Swift i jak już ostatnio mówiłam, to nie muszą być te teksty Taylor Swift, ja się na razie na nie uparłam, ale myślę, że tak czy siak rozwiniemy się w inne też teksty i będziemy kiedyś może w przyszłości jakieś inne teksty analizować. Dzisiaj analizujemy piosenkę Dorothea. I dlaczego tą piosenkę analizujemy? Powiem Wam szczerze, że ona nie jest trudna. Ona nie ma żadnych takich, wiecie, smaczków językowych, takich bardzo, może smaczków gramatycznych, takich, z których moglibyście się nauczyć właśnie okresów warunkowych strony biernej, czy czegokolwiek. Tego tu jest mało, nie pamiętam nawet, czy coś takiego tu jest. Ale ta piosenka, jak już Wam mówiłam w ostatnim moim odcinku, w którym analizowaliśmy Tis the Damn Season. Ta piosenka jest jakby drugą częścią historii, opowiedzianą z innej perspektywy i zaraz sobie do tego dojdziemy. Więc jeśli nie oglądaliście Tis the Damn Season, tam analizy, no to po tym odcinku wskoczcie tam, bo dopiero słuchając tekstów do tych dwóch piosenek, możemy faktycznie się zorientować, o co chodzi w każdej z nich i znaczy o co chodzi w tej historii całej. Więc dlatego uznałam, że żeby dopełnić tą Tis the Damn Season, gdzie tam jest właśnie conditional, ale tam jest ryb łączący, więc to jest bardzo ciekawa piosenka do analizy. No, warto też zrobić tą Dorothea. A ponadto nie wszyscy są na wyższym poziomie angielskiego, więc myślę, że ta piosenka, akurat ta analiza będzie idealna dla osób na niższym poziomie angielskiego, które będą w stanie faktycznie zrozumieć taki podstawowy angielski. No to nie, dobra, nie powiem, że to jest podstawowy A1, nie, ale tak myślę, że do B1 to będzie zrozumiałe dla każdego bez żadnych trudności. No i w tej piosence, ja tu tak patrzę na stronę, bo już mam tekst otwarty, będę pewnie tłumaczyła trochę takich prostych zdań, prostych czasów, jak present simple, dlaczego on jest użyty, czy past simple. No nie pamiętam, co jest w tej piosence, tak tu patrzę, ale nie pamiętam za bardzo. Ale pamiętam tylko to, że nie było nic takiego, co bym uznała, że jest warte większej analizy na wyższym poziomie. Bo zawsze przed tymi analizami tych piosenek ja sobie zerkam na tekst, sprawdzam, co tam jest, czego można się spodziewać. I tak się przygotowuję do tych piosenek, zaznaczając sobie po prostu, na które elementy warto zwrócić uwagę, a na które no, nie muszę aż tak zwracać uwagi. No i w tym tekście, o ile w poprzednich odcinkach, w których tłumaczyłam właśnie Tis the Damn Season, Better Man i All Too Well w dwóch częściach, skupiałam się bardziej na tłumaczeniu takich trudnych aspektów gramatycznych. Jeśli coś wyłapałam, było trudnego, to ja wtedy dłuższy czas na to poświęcałam. Tutaj nie ma tych trudniejszych rzeczy, więc będziemy poświęcać czas na te takie oczywiste rzeczy, takie proste, więc każdy z Was, który jest na poziomie na przykład A2, B1, będzie w stanie chyba z tego wyciągnąć więcej niż z poprzednich odcinków, w których po prostu nie skupiałam się na tym, bo były o wiele ważniejsze rzeczy. No i bez zbędnego przedłużania, które właśnie było, mam nadzieję, że niezbędne, zacznijmy analizę tej piosenki. I myślę, że dla osób na wyższym poziomie języka też możecie dalej to oglądać, nie zabraniam Wam, ale tu już będzie taka, będę tak wrzucała czasem te łączniki pomiędzy tą piosenką Tis the Damn Season i Dorothea i takie troszkę może jak rozumieć tą piosenkę. Aczkolwiek to jest właśnie piosenki, to są wiersze, tak, tylko do melodii, więc każdy może mieć inną interpretację. Dobrze, zaczynajmy piosenkę, analizę. Dorothea. No, tytuł, w ogóle jaki kolorek dzisiaj robimy? Ja tą piosenkę widzę w takich brudno-żółtych, takich zielonych, jasnych, ale takich brudnych odcieniach, bo jakby lyrics video na kanale Taylor Swift jest właśnie w takich odcieniach. Aczkolwiek ta piosenka jest z tej płyty Evermore, więc ona jest także o zimie. I nie pamiętam w sumie. Tutaj chyba mało jest takich zimowych aspektów,
Nie pamiętam, dobra, bo ta piosenka nie jest właśnie, nie należy do moich ulubionych, aczkolwiek fakt, że ona się łączy z tą Tis the Damn Season sprawia, że ja uwielbiam Tis the Damn Season, no to mi tak dopełnia tą moją ulubioną piosenkę, więc muszę ją lubić, no ale aczkolwiek to nie jest moja ulubiona. Dobrze, Dorothea, to tu oczywiście to jest imię kobiety, nie mam co do tłumaczenia. Później zaczynamy od piosenki Hey Dorothea, do you ever stop and think about me? Tutaj początek, no to wiemy, że ktoś mówi bezpośrednio do Dorothy, do you ever stop and think about me? To jest takie pytanie, myślę, że to jest pytanie retoryczne. No to możemy sobie zapisać pytanie. Do you ever stop? No i tu mamy ever. W czasie present simple. Ever często występuje w czasie present perfect, ale może też właśnie wystąpić w czasie present simple i Amerykanie często też go używają zamiast w present perfect to w past simple. Właśnie to słówko to jest taki marker czasowy. Ja to słówko nazywam marker czasowy, ale oficjalnie one się nazywają time expressions, czyli ekspresje czasowe, wyrażenia czasowe. Ale marker to jest takie zaznaczenie czegoś, czyli on zaznacza nam czas. Więc to jest jedno z tych słówek, które jeśli je zobaczymy, to możemy już przewidywać, jaki czas musimy użyć. Do you ever, czyli chodzi o to, czy ty zawsze, bo czas present simple, czasu present simple używamy do czego? Do mówienia o regularnościach. Coś, co się działo, dzieje i będzie dziać. Coś, co jest regularne. Cały czas takie samo. No i ten podmiot liryczny, już Wam zdradzę, to jest chłopak, ten, o którym Dorothea w sumie śpiewała w piosence Tis the Damn Season, ale to właśnie odkrywamy bardzo, bardzo powoli w tym tekście i to jest właśnie niesamowite. Ale ten chłopak, on się jej pyta, czy teraz masz taki nawyk, może nie masz taki nawyk, ale tak, czy tak robisz po prostu, dlatego to jest ten present simple użyty. Do you ever stop? Stop to jest po prostu zatrzymać się. Czyli czy czasem się zatrzymujesz, czy czasem, no po prostu zatrzymujesz się i myślisz o mnie. To jest think about, myślisz o mnie i to jest bardzo fajne słówko, bo ale myśleć o też można powiedzieć za pomocą słowa think, za pomocą preposition think of something, something, somebody. Ja bardzo często używam tego think of, bo ono jest szybsze, zamiast think about. Ale wiem, że moi uczniowie do poziomu, no powiem Wam szczerze, tak do B2 preferują to think about, bo to jest taka kalka z polskiego, ale ona w tym wypadku też działa. Kiedyś Wam powiedziałam, że kalki z polskiego często nie działają, trzeba być ostrożnym, w tym przypadku działa, ale bardzo często jest właśnie też stosowane to think of, ponieważ jest szybsze, jest łatwiejsze, jest takie, lepiej się je przyklei do innych słów. Think about me, think of me, to by nie było tam w ogóle żadnej sylaby na to postawionej. Ono byłoby przyklejone, więc prawdopodobnie Taylor tutaj pasowało to think about ze względu na rytm piosenki. When we were younger, down in the park, had honey making a lark of the misery. No i tutaj będzie troszkę trudniejszego słowa wyrażenia. Ale tak, myślę, że to się w ogóle łączy z tym pierwszym wersem, czyli do you ever stop and think about me when we were younger? Czyli czy ty myślisz o mnie, kiedy my byliśmy younger? To znaczy, że oni najprawdopodobniej mieli albo byli przyjaciółmi, no albo znajomymi, albo coś już między nimi iskrzyło, jak byli młodsi, tak? Czy ty wspominasz, w sumie to jest takie pytanie o tym, czy ty wspominasz czasy, kiedy my byliśmy when we were younger. Tutaj zwracam uwagę na tą głoskę n, znowu. Younger. Zwykle jak jest n i g jest też głoską, tam to się nazywa velar, jest właśnie tworzoną za pomocą końcówki języka przyklejonej do góry podniebienia, g. I jeśli jest n przy tym, to n albo przy k albo g, no to ta głoska n zmieni się na tą engmę, tą n, bo nasz
nasza buzia tak działa. I wyobraźcie sobie, że w polskim języku my też stosujemy tą głoskę, w ogóle nie wiedząc o tym. Na przykład mamy słówko takie jak bank. My mówimy tą głoskę, bank. Nikt, nie wiem, pewnie są ludzie, albo jak wolno powiecie, no to powiecie bank, bank, nk. Bo normalne ny mówimy przyczepiając język, końcówkę języka do przednich zębów, górnych przednich zębów, do tyłu górnych przednich zębów. N. Tak? Ale nikt tak nie powie w połączeniu nk. Nie? Więc mamy bank, nie bank, tylko bank. No i właśnie jeśli w angielskim jest bardzo często taka zbitka głosek ng, zbitka głosek, zbitka liter, więc wtedy możecie się spodziewać tej głoski n, yanga. I w języku brytyjskim to RK jest wyrzucana i tutaj jest dźwięk szła, yanga, takie puszczone. To nie jest też yange, yanga, nie. To jest taka głoska, która nie powinna w sumie mieć miana głoski, bo ona jest tak mała, tak niewidoczna, tak nigdy nie akcentowana. Jest zawsze taka puszczona. Yanga, tak jakby wam, byście chcieli, tak jakbyście się szykowali na powiedzenie jakiejś innej głoski i ktoś wam nagle uciął po prostu możliwość mówienia i zostanie tylko takie yanga. No, dlatego skupiam się teraz na takich detalach, dlatego że właśnie w tej piosence nie ma za dużo na czym się skupiać. Znaczy, nie ma takich super rzeczy, takich bardzo ciekawych gramatycznie, takich, co powodują taki thrill of emotion we mnie. Dobra, down in the park, to down, ja bym tutaj, to jest takie down, na dole, no, to nie, ja bym nie tłumaczyła tego jako na dole, no jak na dole w parku, tylko ja bym to tłumaczyła jako tam. Tam w parku. Down in the park. Down in the park. I tutaj park jest przez długie A po brytyjsku, więc będzie park bez ry. Głoski długie zjadają zwykle R-ki po brytyjsku. Nie mówię tu o amerykańskim, jeśli nie uczę amerykańskiego, ja nie umiem. Honey making a lark of the misery. Tak, honey to jest po prostu miotku. Nie, żartuję, to jest kochanie. Oczywiście takie bardzo miłe stwierdzenie, bardzo takie romantyczne. I co to jest to lark? I uwaga, lark to tak jak punk, bardzo rymują się te piosenki, te słówka L-A-K, tak się je wypowiada przez długie A, lark, O. I co to jest to lark? Lark ogólnie, elong. Gdybyśmy mieli samo w sobie powiedzieć, to jest skowronek. Mały, poranny ptaszek, skowronek. Ale ono też znaczy robić sobie żarty, żartować sobie, albo po prostu, no w sumie, albo nic. Lark właśnie jest taką zabawną sytuacją, robieniem sobie żartów. Więc z tym making, ja bym właśnie to przetłumaczyła jako, o, tak zrobię. Making a lark, robić sobie żarty. I tutaj of wprowadza nam dopełnienie, czyli z czego. Robimy sobie żarty z i misery to jest cierpienie albo nieszczęście. I zwróćcie uwagę na to the tu. Z racji tego, że mamy to the, to tą the misery, to ono jest konkretne. Nie wiemy jakie w tej piosence, ale możemy się spodziewać, że to jest, nie wiem, ich cierpienie albo takie nieszczęście. Może też być to z racji tego, że oni byli młodsi. Tutaj mamy, tu mamy when we were younger, albo to może być o tym, że mieli obydwoje bardzo złą sytuację, nie wiem, w rodzinie czy coś takiego, ale z tych piosenek to nie wynika, tam nic nie ma o takich rzeczach, więc może po prostu przez to, że byli znudzeni w tym parku, po prostu to było takie ich cierpienie, nie wiedzieli co robić. Nie wiem. Po prostu nie mam pojęcia w tej piosence, możemy to interpretować jak chcemy. To jest po prostu, kochanie, robiliśmy sobie żarty z nieszczęścia jakiegoś. I don't know, ale to nieszczęście jest jakieś takie konkretne, bo mamy to the. I w tej kolejnej piosence, linijce, mamy pierwszą oznakę, taki pierwszy łącznik, który nam może sygnalizować, że ta piosenka jest połączona z Tis the damn season. You got shiny friends since you left town. I tu ogólnie jest taka trochę amerykańska struktura
zastosowana, you got. Ogólnie, bo mamy since, prawda? Czyli tutaj byśmy się spodziewali gdzieś present perfect. Właśnie, since jest kolejnym markerem czasowym do present perfect. Po present perfect, on jest zawsze w zdaniu, zdanie zaczyna się od present perfect, jest since i jest past simple. Tutaj mamy bardzo dobrze past simple, tak? Zastosowany. Simple. I wcześniej powinno być present perfect, ale tu nie mamy tego present perfect, nie mamy nigdzie have, ale you got, to tak, to jest po amerykańsku, Brytyjczyk bardziej by powiedział you've got, tak? You got. Oni po prostu usuwają to you, to w, czyli to have i wychodzi im nam you got shiny friends, to znaczy to samo dokładnie, masz, masz. I to jest czas you got. Po prostu masz shiny friends, masz w czasie teraźniejszym, o, chciałam dokończyć, shiny friends, błyszczących przyjaciół, lśniących przyjaciół, to jest taka metafora i zaraz do niej wrócimy. You got shiny friends since you left town, czyli mamy tak, since, ogólnie zasada jest taka, że jest present perfect, since, i past simple. Bo since sygnalizuje od, ale od pewnego punktu w przeszłości. I jak sobie damy na przykład takie zdanie I have lived here. Tutaj mamy właśnie ten czas present perfect. I have lived here since last Christmas. To mamy tu po pierwsze last, czyli marker czasu past simple. No i tu jest, jak narysujemy sobie oś czasu, to tu jest tak, last Christmas i ja żyję tu, I've lived here. I last Christmas to jest po prostu punkt w przeszłości. Aczkolwiek te punkty w przeszłości my też możemy pokazać jako sytuacyjnie. Więc ten punkt w przeszłości tutaj jest stosowany jako sytuacyjnie. Na tej samej osi czasu możemy to pokazać w ten sposób. You left town. W tym momencie ty opuściłaś miasto, wyjechałaś, a ja i od tego momentu you got, no tutaj powinno być to V, ale mówię wam, you have got, ale to jest po amerykańsku, oni tam często właśnie omijają, szczególnie przy mieć coś, albo mówią. Ale to po brytyjsku też, albo się mówi właśnie I have something, albo I got it. Po amerykańsku I got it, po brytyjsku I got it. I have got it, tak? You've got shiny friends. Więc pamiętajcie właśnie też, że to since to jest taki, mówi nam o punkcie. Punkt w przeszłości, który może być pokazany jako konkretna data, ale też może być pokazany jako sytuacyjnie. Jeśli to jest ta sytuacja, no to to będzie zastosowany, tam będzie zawsze past simple. Shiny friends to jest właśnie to nasze połączenie do Tis the Damn Season, które nam mówi, po pierwsze ona tam śpiewa I'll go back to LA to my so-called friends, czyli w LA ona ma, według niej, so-called friends, ale on ich widzi, tych przyjaciół, jako shiny friends. I ona wie, że ona śpiewa w Tis the Damn Season, who'll write books about me when I make it, czy coś takiego, że jeśli jej się powiedzie, to oni napiszą o niej książki. To znaczy, że ona jest w pewnym momencie sławna. I w następnej linijce w ogóle to mamy. Więc on to widzi z perspektywy tych przyjaciół shiny, że to są shiny friends, a ona widzi tych przyjaciół z perspektywy so-called friends. To jest bardzo... Uważam, że Taylor jest naprawdę genialna z takimi smaczkami. Nawet właśnie użycie friends tutaj jest nieprzypadkowe. Ja wiem, że to jest bardzo proste słowo, ale ona swoich przyjaciół nazywa całkiem inaczej niż on ich nazywa, bo ich perspektywy są całkiem inne. No i town też tutaj jest left, leaving town. W Tis the Damn Season ona śpiewa o powrocie na przerwę świąteczną do tego miasta, ale ona go opuściła, to miasto, to miasteczko, bo ona, oni tam śpiewają home,
my hometown, no samo town to nie jest city, prawda? City LA, town, just a small, a bit smaller. I tak. I teraz właśnie to shiny friends to jest troszkę, pokazuje dlaczego oni są shiny, bo ona jest sławna. A tiny screens is the only place I see you now. To jest takie piękne, jak on ją kocha. Jakby naprawdę to widać, że on by chciał coś i on ją obserwuje. Tutaj to S, apostrof S to jest po prostu is, tak? Czyli a tiny screen, malutki ekran, a tiny, właśnie tiny można powiedzieć, albo teeny, tiny, whatever. Ja mówię tiny chyba częściej, ale też nigdy na to nie zwracałam takiej uwagi. Czyli mały ekran to jedyne miejsce, the only place, jedyne the only, to jedyne miejsce I see you now, w którym Cię widzę teraz. No i tutaj jest I see, nie I'm seeing you, bo po pierwsze see to jest czasownik state verb albo stative verb. Oczywiście ja muszę nagrać odcinek o tym, co się dzieje, dlaczego state verbs są bardzo często już w continuousie użyte. Tutaj nie ma, tutaj jest I see you now, bo on ją regularnie widzi. To nie jest tak, że w tym momencie to now wyznacza nam czas teraźniejszy, jako teraźniejszości, ale niekoniecznie w tym właśnie momencie ją widzi, tylko ogólnie co jakiś czas to się to się dzieje, tak? Więc tutaj jest użyty czas present simple znowu. I tiny screen. Co to może oznaczać? To jest znowu taka troszkę interpretacja tekstu z mojej strony. Tiny screen. Ja słuchając tej piosenki, nie wiem dlaczego miałam taki tych dwóch piosenek, miałam trochę taki vibe przeszłości. Ale to był mój vibe w mojej głowie. Nigdzie chyba, tak mi się wydaje, Taylor nie pokazała, ej, to jest przeszłość, to są stare czasy, więc w mojej głowie to było a tiny screen, czyli mały telewizorek. No teraz telewizory są to a big screen, znaczy big screen, samo w sobie big screen, znaczy kino, to jest taka metafora kina. No ale telewizory też są teraz duże. Więc ja to zawsze taki mały telewizorek czarno-biały widziałam w mojej głowie. Aczkolwiek to może być też w sumie telefon, tablet, bo ona jest w mediach, ona się tam pojawia. Nie wiadomo jako kto, we don't know, ale ona jest sławną osobą. No i właśnie sławne osoby mają shiny friends, tak mi się to kojarzy. Lecimy dalej. And I got nothing but well wishes for you. Tutaj jest fajne i to ja. Ja to jest po prostu skrót, może taka... w sumie to nie jest skrót. To jest pisownia... nie, zacznijmy od początku. Niektóre słowa w angielskim, bardzo dużo takich słów, szczególnie funkcyjne słowa, mają dwa rodzaje wymowy. Mają wymowę mocną i słabą. Na przykład słówko of, które jest przez W, nie V, to musicie wiedzieć, ma wymowę albo taką, of, to jest w ogóle krótkie o w angielskim. To jest o, jakby, to jest, tylko tak wygląda jak takie a, ale na odwrót. I ja tego za bardzo nie umiem rysować jeszcze. I V reprezentuje nam dźwięk w, tak? Nasz dźwięk w. Of. To jest długa, jakby to jest taka strong, mocna wymowa. Ale bardzo często, najczęściej spotkacie się z wymową of, of, of. Nie of, tylko of. I you też ma wymowę mocną jako you, to jest dźwięk i, to jest dźwięk u. You, tak, zaokrąglone bardzo. Aczkolwiek takie słabe wymowy tego dźwięku to jest albo krótsze y, y z u, albo y, y. No i to co szła, wydaje mi się, że trochę brzmi jak to y. No i tak wyszło, że po pewnym czasie, kiedyś, nie wiem kiedy, zaczęto nieoficjalnie właśnie pisać you jako ja. I wiadomo, że chodzi o you, but jest ja. A taka ciekawostka. Anyways, let's go. And I got nothing but well wishes for you.
Mówiłam Wam w ostatnim odcinku w This The Damn Season, że jak mamy wish, to powinno nam się zapalić lampka, bo to będzie subjunctivo. Boże, czemu powiedziałam po hiszpańsku? Subjunctive mood. Ale tutaj mamy wish, wishes jako rzeczownik, więc spokojnie nie ma subjunctive, nie ma subjunctive, I don't really know. I I got nothing but. Mam, nie mam nic. No i tutaj mamy I got nothing. Nie mam nic. Po angielsku nie może być podwójnego zaprzeczenia, więc jeśli mamy nothing, to jest słówko w zdaniu. Stosuje się go do zdania pozytywne, zdanie twierdzące, ale znaczenie ma przeczące. Bardzo dużo słów z n na początku są takie słowa, które po prostu stosuje się do zdań twierdzących, ale znaczenie mają przeczące i po polsku zaprzeczymy dwa razy, bo taki jest nasz język, że mamy te podwójne zaprzeczenia. A po angielsku nie będzie tego, czyli I have not and I got nothing. To jest to samo co I have nothing. I to w tym wypadku znaczy nie mam nic. Nie mam nic oprócz tu but. Nie znaczy ale, tylko znaczy oprócz. Oprócz well, jaki? Well wishes. Dobre życzenia po prostu. Dobre życzenia dla Ciebie, fuja. This place is the same as it ever was, but you don't like it that way. I to jest już jakby tu, to ta linijka nam mówi jasno, ej, ja śpiewam o tej dziewczynie, która śpiewała w This The Damn Season. Jakby ja to wiem, ale jak się właśnie pierwszy raz albo drugi raz się nasłuchuje tego tekstu, to się łączy te rzeczy. Ale zacznijmy sobie od This Place. This Place, no to myślę, że The Town. To miejsce, tak? Jest takie samo. The same, takie samo. I tutaj as jako jak do porównywania. Jakie zawsze było. Zawsze było. Ever i znowu ever mamy w past simple. Past simple to jest siostrzany czas do present simple, więc jeśli present simple mówi nam o regularnościach teraz, które się działy, które się dzieją i będą działy, to tak samo past simple mówi nam o regularnościach w czasie przeszłym, które się działy i coś było regularne. Czyli ono zawsze takie było. No a poza tym was bardzo rzadko się, znaczy czasownik być, be, bardzo rzadko się używa w continuousie, używa się go, tak, używa, ale rzadko, więc no tutaj mamy po prostu w simple. Aha, it, oczywiście mamy it. Wow, już to tak nakreśliłam. O, it, dlatego it was, tak? It was. Jakie kiedykolwiek było. Czyli to miejsce wygląda tak samo jak zawsze. Nic się nie zmieniło. Ale Ty nie lubisz tego. That way to jest taki ten sposób, ale to that way tu się nie tłumaczy, po prostu omijamy to po angielsku, to musi tam być. Ale gdybyśmy powiedzieli, but you don't like it, to by znaczyło, ale ty tego nie lubisz jako tego miasta, a that way to się odnosi do tego, że ty nie lubisz tego, że ono się nie zmienia, że to miasto jest niezmienne. Nie lubisz tego, no i właśnie dziwne, bo po polsku to that way ja bym po prostu przetłumaczyła na, ale ci się to nie podobało. Bo właśnie like znaczy też podobać się, czyli nie, ale ci się to nie podoba, to, że to jest to niezmienne. Nie wiem nawet, jak to inaczej przetłumaczyć. You don't like it, to jest present simple, oczywiście, present simple. You mamy don't i tutaj oczywiście mówię, tłumaczę tą piosenkę dla osób na niższym poziomie, więc może nie wiecie. You don't like it. Like jest czasownikiem znowu. Ups. Tak zrobimy. My, jak on się nazywał? State verb. Czyli state verb, czyli taki, którego nie da się pokazać w tym momencie. Możemy pokazać, ja siedzę, ja się łapię za włosy, tak? Ja piszę, to wszystko możemy pokazać. Więc to są active verbs. Ale podoba się, coś mi się podoba. Czy możecie pokazać czynność podobania się, czynność lubienia? No nie. Tak jak dlatego właśnie wiele czasowników zawsze będzie z present simple. I znowu alarm, załącza się alarm. Jest trend, żeby używać tych czasowników w continuousie. Na razie do tego nie dochodzę, ale nagram o tym odcinek, bo to jest naprawdę, dużo o tym ostatnio czytałam. Dlaczego tak się dzieje? To jest naprawdę ciekawe, więc
be alert. It's never... Ja znowu chciałam to zaśpiewać. Ah, I'm crazy. It's never too late to come back to my side. No i ten chłopak, o Jezu, to jest smutne trochę, bo ona wyjechała z tego miasta, bo go nie lubiła, bo dla niego to było za mało. Ona chciała czegoś więcej, chciała tego LA, ona miała ambicje, bo że czuła, że to miasto nie spełni jej oczekiwań, to miasto, w którym się wychowała. Ale on śpiewa It's never too late. I to możecie się nauczyć jako frazę, że po prostu nigdy nie jest za późno. I znowu never, it is never too late. Podwójne zaprzeczenie nie działa w angielskim, więc mamy never jako słówko zaprzeczające, ale jest użyte w zdaniu twierdzącym. I late, późno. A nigdy nie jest, no to to jest oczywiście tutaj. It's never too late. To come back to my side. Late to, czyli żeby, to to znaczy w tym, ono się łączy z tym late i znaczy żeby. Come back. I ja tutaj z racji tego, że to mówię, tą piosenkę trochę kieruję do osób o niższym poziomie języka. O Jezu, ile razy ja słyszałam od moich uczniów powiedzenie I back there, że wróciłam tam, wróciłem tam. I ja mówię, nie, back nie jest czasownikiem. Nie można tego użyć po prostu samo jako I back. No what back? Więc trzeba dodać czasownik do tego, żeby to back, to słówko back, znaczyło do tyłu, z powrotem. Więc jeśli mamy come back, powrócić, wrócić tam. Jeśli mamy put it back, odłożyć coś. Jeśli mamy take it back, wziąć to do siebie po tym, jak ktoś Ci coś zabrał na przykład. Jeśli mamy say it back, to jest odwołać coś, co się już powiedziało. Ale to back sprawia takie, to jest tylko powiedzenie, danie znać, że to jest z powrotem, do tyłu. Ale trzeba zawsze tam dać czasownik. Więc tu mamy come back, powrócić. To my side, do mojego boku, po prostu to jest side, bok. No i wiecie, no jak są pary, no to często chodzą obok siebie, mają zdjęcia obok siebie, śpią koło siebie, no to to jest to my side. Zamiast to me, to jest bardzo fajnie też użyte, to my side. The stars in your eyes shine brighter in Tupelo. Nie wiem dokładnie, jak się czyta to miasteczko, to jest to jakieś Tupelo. I don't really know. Dobra, nieważne. The stars in your eyes. No, bardzo często właśnie stars są symboliczne, symbolizują coś. Nie chcę tam wchodzić w szczegóły, no ale pewnie takie iskierki w oczach, tak, to, że ona może była jakaś taka żywa, energetyczna, miała marzenia, może te właśnie te stars symbolizują marzenia. In your eyes, czyli gwiazdy w Twoich oczach. Shine brighter. Shine brighter, czyli to jest ed, czyli past simple. Simple. Błyszczały. Już mieliśmy to shine. Błyszczały brighter. Tutaj mamy er, czyli to jest comparative, czyli drugi stopień przymiotnika. Jaśniej, bo bright to jest jasne, czyli tu będzie jaśniej. W Tupelo. To jest miasteczko i to jest bardzo ciekawe, naprawdę, bo to jest miasteczko, w którym urodził się Elvis Presley. I dlaczego to jest ciekawe? Ponieważ w kolejnej piosence, którą będę robiła, dlatego je robię tak trzy do kolei, bo się bardzo łączą, w kolejnej piosence, czyli w piosence Champagne Problems, Taylor trochę cytuje Elvisa Presleya, trochę bierze z jego piosenki i to przekształca, to jest w ogóle genialne. I myślę, że to jest takie fajne... Fajna rzecz, że ona tutaj użyła nazwy miasta, z którego pochodził Elvis Presley. I ja sobie wygooglałam to miasteczko i wyszło mi uwaga, że ono jest w Mississippi i ma około 34 tysięcy mieszkańców, czyli to miasteczko jest małe, więc w This Damn Season już się dowiedzieliśmy, że ta dziewczyna uciekła z tego miasteczka, bo było małe, a tutaj się dowiadujemy, że ona uciekła, tak? Bo co? Bo as it ever was, czyli to ono się nie zmieniało.
Więc już coraz więcej wiemy o tej piosence i widzicie, o co chodzi. Dlaczego ja tak lubię Taylor Swift? Bo ona nie mówi nic dosłownie, ale my wszystko jesteśmy w stanie zrozumieć. Dobra, nie wszystko, czasem trzeba dig in a bit, ale jesteśmy w stanie bardzo dużo zrozumieć i to jest naprawdę ciekawe. Czyli ten chłopak mówi, że twoje oczy błyszczały bardziej w naszym miasteczku, tu przy mnie, trochę tak. And if you're ever tired of being known for who you know you always know me. Jezu, to jest w ogóle genialne, zobaczcie. Dla mnie to powtórzenie słówka know i w każdym znaczeniu to słówko jest niby podobne, ale znaczy troszkę coś innego. To ja uwielbiam tą linijkę w ogóle. Ja uwielbiam ją. I tutaj w sumie, ej, mamy tutaj conditional. Zapomniałam o tym, słuchajcie, zapomniałam o tym. Conditional się pojawił, więc jest fajnie. Jeśli właśnie jest... O, właśnie mówię to zdanie w conditionalu. Jeśli zauważycie, że w zdaniu jest if, które znaczy jeśli albo gdyby, to macie conditional. I to jest conditional po polsku, to zdanie, które ja powiedziałam. Także widzicie, conditional działają, jakby nie działa, nie chodzi o to, że działają, ale są ważne w języku. Cały czas mówimy w conditionalach. I nie cierpię, jak ktoś mówi, że o, po co mi się uczyć gramatyki, bo ja conditionali przecież ja tego nie będę używał. No wszystkiego się używa. Nawet ostatnio na lekcji miałam lekcję z moją uczennicą i cały czas jej przerywałam, bo mówię, nie, to w conditionalu musisz powiedzieć, to musi być w conditionalu. I ona powiedziała, że ona teraz dopiero czuje, jak bardzo są potrzebne te conditionale, w momencie, kiedy cała wypowiedź jej musiała być w conditionalu, bo miała taki temat albo takie pytanie wypowiedzi, już nie pamiętam, co to było. Ale dobra, mamy conditional. I tutaj nie ma miksa. Dobra, i zamiast po prostu wypisywać znowu tej tabelki, to jest bez sensu, bo w każdej chyba piosence to jest w takim razie conditional, to uznałam, że użyję takiego screena, którego często używam właśnie na moich zajęciach. I to jest dokładnie to samo, zobaczcie. Tutaj mamy English Tenses Overview i tutaj mamy tenses, czyli past, nie wiem, czy to widzicie dobrze, przeszłość, tutaj mamy past, present, idziemy od przeszłości, tak, do teraźniejszości, później mamy future, no i są te future in the past, czasy, które są w angielskim, nie ma ich w polskim za bardzo, takich jakby stałych czasów, nie wiem w sumie, czy nie ma w polskim, ja się nie znam na polskim. Dlatego one są tutaj użyte, tutaj właśnie w tej kolumnie zastosowane, one są też ważne. No i oprócz tych czasów to mamy aspekty, aspect simple, aspect continuous, aspect perfect i aspect perfect continuous. Mamy simple i continuous i później jeszcze perfect z nich. No i pokrótce opowiem Wam właśnie po raz kolejny o tych conditionalach, więc jeśli już to słyszeliście, to możecie przełączyć, ale tak szybko. Mamy 4 conditionale podstawowe i dzisiaj tylko na tych się skupimy. Zerowy to jest conditional, który ma tylko present simple i present simple, czyli zerowy i mamy if. Ok, nie, pamiętajcie, że to if oznacza nam ten conditional, więc od tego trzeba tutaj dostać, czyli jest present simple plus przecinek. Present simple. Później mamy pierwszy conditional. Pierwszy conditional ma present simple, ale też ma future simple. Czyli if present simple, przecinek future simple. Później mamy od tego czasu, od pierwszego conditionala, skaczemy w tył z każdą częścią conditionala. Więc ten present simple zostanie zmieniony tutaj, tył, czyli na past simple, tutaj będzie jedynka, tak, conditional, a tu będzie dwójka conditional, a tutaj tak samo skaczemy w tył, to do future in the past i tu będzie zamiast future simple, to będzie future simple in the past, czyli w dwójce mamy if, mamy past simple, przecinek, a później mamy future simple in the past. Ja to ogólnie używam takich skrótów, żeby mi się to szybciej pisało. I jak widzicie, tutaj już nie mamy gdzie w tył skoczyć, bo tabelka nam się kończy, więc skaczemy po prostu do perfectów simplów. I w tym wypadku skaczemy do past perfect simple po tej stronie conditionala, bezpośrednio po if, a tutaj tak samo skaczemy do future perfect simple in the past. I tutaj
Stąd się biorą te kondyszynale. Dlaczego one są takie dziwne? No bo one są logiczne. Więc mamy trójkę kondyszynale, mamy if i mamy past perfect simple, przecinek, i tu mamy future perfect simple in the past. Ok, to trochę bardzo tutaj dziwnie to simple in the past. I tutaj if jest za każdym razem i tu mamy te przecinki, które też są ważne, bo pokazują nam dwie części conditionala. I wracając do naszego tekstu, mamy and if you're ever tired of being known for who you know you always know me. Dosyć dużo tego tu jest w tym zdaniu. Aczkolwiek skupmy się najpierw do tych conditionali, na tej części zdania i na tej. Po if będzie pierwsza część zdania i tu będzie druga część zdania. Tutaj sobie napiszę w takich kółeczkach na razie, ale to są części zdania. To nie są jeszcze conditionale. No i if you're ever tired, you are. O, to tutaj mamy, już widzimy, że skoro to jest your jako you are, no to to będzie czas teraźniejszy, present. No i gdzie mamy present? No to mamy present w zerówce, tak? Present simple po if bezpośrednio jest w zerówce i present simple po if też jest bezpośrednio w conditionalu 1. No i lecimy teraz do tej drugiej części zdania. Tutaj mamy ten przecinek i tu mamy l. Dwa, double l, double l, czyli to jest will. No i will to jest czas future simple. No to patrzymy, w którym conditionalu mamy po will, w drugiej części właśnie conditionala will. No i mam future simple, no i mamy tutaj to future simple. Czyli wychodzi nam tutaj, raz użyję innego highlightera, że jesteśmy w conditionalu numer 1. Czyli tu możemy, w sumie niepotrzebnie to mam conditional, tutaj mamy conditional 1, conditional 1, conditional, conditional. Tak, czyli to zdanie jest w conditionalu numer 1. No i teraz o czym nam mówi conditional numer 1? To jest bardzo prosty conditional. On nam mówi o teraźniejszości bądź przyszłości, która jest możliwa do spełnienia. To jest takie niekoniecznie bardzo hipotetyczne, to jest możliwe do spełnienia. W conditionalach mamy oczywiście warunek, czyli tym warunkiem jest to, co zaraz stoi po if. Jeśli ty kiedykolwiek będziesz zmęczona, kiedykolwiek, czyli to kiedykolwiek w tym wypadku nam sugeruje, że to jest teraźniejszość, tak? Czyli on zwraca się do tej Dorothy mówiąc, jeśli ty kiedykolwiek będziesz zmęczona albo poczujesz się zmęczona, be tired, i zaraz do tego dojdziemy, do tego słówka, za chwilkę, pronunciation, tired of, i znowu tutaj jest coś, co zapamiętajcie sobie, być zmęczonym czymś, i po of mamy kolejny czasownik, musi mieć formę inga, bo to jest verb pattern, tak zwana gramatyka. Czyli tutaj kolejny czasownik ma formę inga, więc mówimy, będziesz zmęczona byciem znaną. To be known to się równa bycie znanym, tak? Byciem famous. I to jest bardzo fajne, że ona tu używa to known, a nie famous, bo później ona gra z tym słówkiem no bardzo, bardzo tak udolnie. No i uwaga, to tired to nie jest tired, tam nie ma red. W wymowie tam jest tired, tired, a nie tired. Jezu, ile razy ja na lekcjach słyszałam to tired, to już nie umiem zliczyć. I lecimy. Czyli jeśli, i on się do niej zwraca, i jeśli ty kiedykolwiek będziesz zmęczona byciem znaną, znaną za to, znaną for, czyli w tym wypadku to będzie za, znaną za to, kogo znasz, who you know, ty wiesz. Bo tutaj jest znać, dwa razy znać i you know to nie będzie ty wie, ty znasz, tylko ty wiesz. Tu będzie jako wiedzieć, tak? To no. Ty wiesz, you will always know me. Ty zawsze będziesz mnie znała. I tu znowu wchodzimy do tego znać. Czyli on jej mówi ten warunek w tym okresie warunkowym to jest. I jeśli ty kiedykolwiek będziesz zmęczona byciem znanym tylko za to, kogo znasz, bo wiecie, w tych kręgach
w tych kręgach takich celebryckich, no to bardzo ważne jest znać różne osoby. Czyli byciem znanym za to, kogo znasz, ty wiesz, że będziesz mnie zawsze znała, albo ty mnie zawsze znasz. No jest fajne. I później jest Dorothea. I tutaj jest się łączy to. Dorothea, you're a queen, ty jesteś królową. Selling dreams. To jest fajne, bo tu jest sell, jako sprzedawać. Ty jesteś królową sprzedającą, tak? Sprzedającą. Selling dreams, sprzedającą marzenia. To jest fajne. No, ja to tak interpretuję, że ona jest osobą sławną. Sławne osoby sprzedają nam trochę marzenia, bo pokazują, jakie jest życie bycia sławnym i my, szczególnie w wieku nastoletnim, możemy patrzeć na nich, mówić, o, ja chcę taka być, ja chcę mieć, nie wiem, taką cerę, takie włosy, tyle pieniędzy, coś tam. To są nasze marzenia w pewnym okresie naszego życia i ona je sprzedaje, jakby pokazując siebie, sprzedaje marzenia. Selling makeup and magazines, czyli sprzedającą make-up, czyli reklamującą, po prostu to jest, ona reklamuje make-up i magazyny, czyli tutaj jest takie niefizyczne sprzedawanie marzeń swoją osobą, ale tutaj już jest faktycznie pokazujące, że ona jest tak sławna, że po prostu reklamuje magazyny, reklamuje właśnie make-up. Oh, from you I'd buy anything. I tutaj jest tryb przypuszczający, I'd buy anything. Pamiętajcie, ja to tak źle to troszkę powiedziałam, zaraz do tego dojdziemy, ale pamiętajcie, że jeśli macie skrót napisany, to nie mówcie I would buy, tylko mówcie tak, jak to jest napisane, I buy. I uwaga, o tym nagrałam niedawno odcinek, wrzuciłam go na kanale, jak wypowiadać głoski dy i ty, albo k, bo one są ważne. Jakby po angielsku nikt nie powie Wam tak, jak ja przed chwilą powiedziałam. From you I'd buy anything, bo to jest bardzo trudne, tam trzeba taką zastosować taki stop. I'd buy. Więc po angielsku ogólnie to dy zachodzi, ja nie będę Wam mówiła o tym procesie, ale zachodzi taki proces, który sprawia, że to dy, bo dy i b są takie wybuchające te głoski, więc zachodzi taki proces, że to dy nie wybucha, zatrzymuje się i dopiero wybucha na d. Więc from you I'd buy anything. Możecie sobie posłuchać tego w piosence i będziecie to słyszeć, że Taylor nie śpiewa from you I'd buy anything, tylko śpiewa from you I'd buy anything. I buy anything. Więc zapamiętajcie, że jeśli macie I... Ja wiem, że Wy sobie to rozwijacie I would buy anything, bo to jest o wiele łatwiej do powiedzenia niż I'd buy anything. Ale prawda jest taka, że nie musicie tego wypowiadać, bo tak się naturalnie mówi. Dobrze, i on to śpiewa, znaczy śpiewa, ona śpiewa, ale on mówi, ten chłopak, że ty jesteś królową, sprzedajesz marzenia, sprzedajesz make-up, sprzedajesz magazyny. O, a ja od ciebie kupiłbym wszystko. Czyli ja jestem tak devoted to you, taki jestem oddany Tobie, kocham Cię, że po prostu skupiłbym od Ciebie wszystko. Hey Dorothea, do you ever stop and think about me? Dobrze, to jest powtórzenie z początku, nie będę tego mówić. Później jest when it was calm, skipping the prom just to piss off your mom. Calm wypowiada się, uwaga, bez l, długie głoski, skoro tu mam długą głoskę, zjadają R-ki i L-ki bardzo często. To jest spokojnie, ale calmer mamy drugi stopień przymiotnika, więc mamy spokojniej. Kiedy było spokojniej? I skip the prom. Zwróćmy uwagę na to słówko prom, bo prom to jest po prostu bal, ale uwaga, czemu ja napisałam przez bal, ale to jest tylko bal in high school. Pamiętajcie, że jeśli Wy jesteście dorośli i idziecie na jakiś bal i powiecie I go to prom, to by było trochę creepy, bo to znaczy, że Wy jako dorośli ludzie idziecie na bal, chyba że jesteście na bal w liceum, chyba że jesteście nauczycielami. Ale ogólnie bal, taki inny bal, to będzie ball, tak samo jak piłka i wtedy to będzie bal dla dorosłych, taki uroczysta impreza właśnie z tańcami i to jest taka uroczysta, których się już praktycznie nie robi, no ale może jakieś sylwestrowe czy coś. Tylko zwróćcie uwagę na to, że prom jest tylko w high school. I później skipping. Skip, też to słówko mieliśmy w All Too Well, do którego Was zapraszam. Skip something somewhere,
To jest omijanie czegoś albo uciekanie, nierobienie czegoś, co się powinno zrobić. Czyli to skip to nie było, że oni po prostu nie poszli na bal, ominęli ten bal, dosłownie nie pójście na bal, tylko to słówko znaczy też, że my powinniśmy byli tam być. Powinniśmy byli to zrobić, ale myśmy tego nie zrobili. Zrobienie czegoś, czegoś nie powinno zrobić. Just to piss off your mom. Piss off somebody, bo tu mamy SB, czyli wkurzyć kogoś po prostu. To nie jest formalne, także to ma rejestr bardzo nieformalny. Wkurzyć kogoś. And her pageant schemes. Pageant scheme. Pageant to jest w tym znaczeniu konkurs piękności, konkurs Miss. Miss. Scheme to sk. Jak Wam kiedyś mówiłam, nawet w This Dead Season, że CH albo się mówi, albo się wypowiada jako CH, albo jako K. W tym wypadku jest scheme, to jest plan. Czyli and her pageant scheme, ja bym powiedziała, że tu mówi jej mamę, Twoją mamę i jej plany konkursów piękności. To znaczy, że najprawdopodobniej ona była pageant mom, czyli taką mamą, która wystawiała swoją córkę do konkursów piękności, czyli ta dziewczyna musiała być naprawdę ładna, no i teraz jest też osobą publiczną, jest gwiazdą, więc coś w tym jest, że ona była zawsze wystawiana na widownię, do publiki. And them Dorothy, i cholera, on na początku mówi hey Dorothy, a teraz jest cholera, and them Dorothy. They all wanna be. I tutaj jest bardzo taki właśnie taki slang trochę, no nie slang, ale taki nieformalny syf, bo wanna to jest po prostu want to. Tylko zauważcie, że tutaj jest też to t, raz tylko wypuszczone jest want to be. They all wanna be. Oni wszyscy, nie wiemy kto, oni wszyscy chcą być tobą. But you are still the same soul. I tutaj soul jest, dobrze, ale zaraz wrócimy do tego soul. Ale ty... I myślę, że tutaj nie ma co mówić. The same, znowu taki sam. I soul, ty jesteś nadal tą samą duszą. I tu ja uwielbiam to soul, dlatego że on się w tej piosence zwraca do niej jako dusza, per dusza, czyli ona nie jest tylko dla niego osobą, on jest czymś bliższym. Dusza to jest coś takiego bardzo emocjonalnego, bardzo takiego nienamacalnego. I on się zwraca do niej per dusza, ty jesteś duszą, tą samą duszą. A ona w tym This Dead End Season też mówiła do niego, na niego, do niego, dusza. Że nie person, albo nie girl, nie boy, tylko dusza. I to on mógł powiedzieć tu, you are, nie on, tylko przepraszam, Taylor mogła zastosować to słówko, but you are still the same girl I met under the bleachers. Ale nie, Taylor zastosowała tu dusza i w tamtej piosence też zastosowała słowo soul, tylko dlatego, że ona jest genialna. I to takie małe słówka, które wiele znaczą, jak się zastanowi. No i to też łączenie tych dwóch piosenek, też takie dawanie oczka, ej, my mamy tutaj drugą część historii. To jest mega fajne. I I met. Met to jest druga forma od, wow, druga i trzecia forma od meet, czyli spotkałem, czyli tu mamy past simple, czas. Under the bleachers. Bleachers to są trybuny, takie szczególnie w Ameryce, przy boiskach, w szkołach też są bleachers, które są składane. Tam, gdzie po prostu siedzą fani albo osoby oglądające dany mecz, czy coś, co się dzieje na tym boisku. I on tu się jej w sumie pyta, ale czy ty jesteś dalej tą samą duszą, którą spotkałem pod trybunami? To znaczy, że spotkali się w szkole, bo to bleachers tak sugeruje szkolne trybuny, bo oni tam mają te szkoły takie fajne z trybunami w ogóle, z salami gimnastycznymi. I on tutaj, well, cóż, myślę, że... I to I guess jest fajnym stwierdzeniem zamiast synonimą od I think, ale to też znaczy zgaduję. Myślę, że... I'll never know. Nigdy się tego nie dowiem. No i tutaj znowu mamy to never zaprzeczenie w zdaniu twierdzącym. And you'll go on with the show. Go on to będzie kontynuować. Myślę, że ja nigdy się tego nie dowiem, a ty będziesz kontynuować przedstawienie. The show. Wow. The show. Myślę, że tutaj też możemy to po prostu powiedzieć show po polsku, no bo my mówimy też show musi trwać, tak? I tutaj jest też chyba nawiązanie do tej
do tego stwierdzenia the show must go on, show musi trwać, przedstawienie. I on, wydaje mi się, że w tym show, to jest bardzo ważne słówko, nawiązuje do jej życia, że to życie twoje, które nie jest, ty nie jesteś prawdziwą sobą pokazującą się w telewizji, już wcześniej o tym było, tylko to jest, twoje życie to jest teraz show, ale twoje oczy, wiecie, błyszczały bardziej w naszym miasteczku, ja znam prawdziwego ciebie. Ona też śpiewa w This Dead End Season, że to on ją naprawdę zna, ale, a nikt inny, więc to uważam, że to, że oni wiedzą o tym wszystkim, że to jej życie teraz przed, w ekranach sprzedającą, wiecie, te marzenia, to nie jest prawdziwa ona. I tutaj śpiewa, but it's never too late to come back to my side. To jest powtórzenie. For you who never, you always won't be Dorothy. I jesteśmy przy końcu piosenki. Tyle. Słuchajcie tej piosenki, ona jest naprawdę fajna. W ogóle cieszę się, że mogłam taką łatwiejszą piosenkę zrobić, bo okazało się, że przy tej łatwiejszej piosence dużo Wam takich ciekawostek pokazałam, na które nie miałam czasu, pokazując Wam po prostu bardziej skomplikowane piosenki, gdzie było o wiele więcej do omówienia. Staram się te odcinki trzymać koło godzinne. Myślałam, że ten w ogóle mi pójdzie na pół godziny, ale jak zwykle. No, ja we wszystkim, ja w każdym słówku znajdę coś, co można, może być ciekawe. Ja też bardzo dużo tu ominęłam, bo nie powiedziałam o na przykład słówku soul, jak to się wypowiada, co tam się dzieje w tym słówku. Mam nadzieję, że Wam się ta piosenka spodobała, że analiza tej piosenki dużo Wam dała i teraz podczas słuchania tej piosenki będziecie sobie przypominać o tych słówkach, o których tutaj mówiłam i się dużo z tego nauczycie. Dziękuję Wam za uwagę, to bardzo, bardzo się cieszę, że ktoś z Was ogląda to do końca i jest w tym, oglądacie to do tego momentu. Jeśli tak, napiszcie mi komentarz, bo to mnie bardzo motywuje. Co prawda jestem bardzo zmotywowana, bo mi się to podoba, co robię. Ja się pasjonuję tym właśnie zagłębianiem się w każde słowo z języka angielskiego, ale taki komentarz zawsze się przyda do mobilizacji. Dajcie łapkę w górę, jeśli Wam się ten odcinek podobał i jeśli czekacie na kolejne odcinki. Możecie, zapraszam Was też na moje Spotify, gdzie także są moje podcasty, moje przemyślenia na temat około, tematy okołojęzykowe, jak nauczać języków, albo o nauczaniu języków i o uczeniu się języków, a także zapraszam Was na mojego Instagrama, na którym są czasem ciekawe rzeczy na stories, a także zdjęcia i zapowiedzi nowych odcinków. I to by było na tyle. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Naprawdę bardzo doceniam to, że jesteście ze mną. Ja wiem, że nie jest Was dużo, ale naprawdę bardzo się z tego cieszę, że przynajmniej kilka osób chce słuchać mnie i chce słuchać tych odcinków o analizie tych piosenek. Bardzo Wam dziękuję i zapraszam Was na kolejne odcinki. Trzymajcie się ciepło. Cześć!